Sportowa Doksa. Czyli rozmowy, relacje, bieżące komentarze. Mówimy o tym, co dzieje się w opolskim sporcie. Siatkówka, żużel, piłka ręczna i nie tylko. Z nami będziesz na bieżąco. Sportowa Doksa, Stanicki Mateusz, witam serdecznie z radiowej kawiarni Celarium, gdzie dziś porozmawiam z moim gościem o piłce ręcznej. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj reprezentant Polski w piłce ręcznej oraz zawodnik Gwardii Opole, Antoni Łangowski. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Panie Antoni, na początku naszej rozmowy chciałbym zapytać o ten początek piłki ręcznej. Jak to się w ogóle stało, że ta piłka ręczna zagościła już na dobre w Pana życiu? To znaczy, od początku cała moja rodzina grała w piłkę ręczną, począwszy od taty, brat, siostra. Ja już jako taki mały szkrab już chodziłem na mecze piłki ręcznej, na treningi do brata i po prostu sam chciałem zacząć trenować regularnie. W wieku 13-12 lat zacząłem regularne treningi w mojej rodzinnej miejscowości w Czersku. No a później tak krok po kroku i jestem tutaj, gdzie jestem. Zawsze były jakieś różne pozycje na boisku, na początku kariery, czy to tak była jedna od początku stała, jak jest do dzisiaj? To znaczy nie, na początku wiadomo, początki piłki ręcznej są takie, że się gra każdy swego i tutaj jakby jednej takiej pozycji nie ma, no oprócz bramkarza, ale tak, zmieniało mi się, bo grałem i na rozegraniu w późniejszym czasie i na skrzydle w roczniku starszym, kiedy dołączano mnie do zespołu starszego, ale też nawet i przez chwilę na bramce stałem, po prostu chciałem zobaczyć, jak to jest. Ale jednak na tym rozegraniu chyba idzie mi najlepiej i stąd ta moja pozycja. Czyli przez wszystkie pozycje do dzisiejszej pozycji na rozegraniu. Tak, sprawdzone. Dokładnie. Tak, sprawdzone. No myślę, że to jest fajnie tak po prostu zobaczyć z innej perspektywy, troszeczkę z innej pozycji, jak to się gra. Jednak już od gimnazjum to rozegranie to zostało. No właśnie, a czy jakieś już większe osiągnięcia, sukcesy w tej początkowej fazie rozpoczynania były na koncie? To znaczy w Czersku, gdzie zaczynałem swoją przygodę z piłką ręczną, mieliśmy dosyć wysokie, trzecie miejsce w województwie, także to był na pewno sukces. Czyli już, to już młodego chłopaka też już cieszyło, więc... Tak, to cieszyło. No, nie, gdzieś tam mierzyliśmy się z tymi najlepszymi w województwie. W momencie, kiedy dostałem propozycję od trenera Marka Woronowicza z Kwidzyna, żeby przyjść do Kwidzyna, tam powiedzmy zaczęło się takie poważniejsze granie, jeździliśmy na Mistrzostwa Polski, jednak nigdy nie udało się osiągnąć jakiejś pozycji medalowej, zawsze byliśmy w finale, to znaczy w 8 najlepszych, ale niestety gdzieś tam nam się powinęła zawsze noga w tych rozgrywkach i zajęliśmy chyba 5. i 6. miejsce w kategoriach juniorskich. No właśnie, więc to dla tego młodego chłopaka bycie w tej pierwszej 8 najlepszych to zawsze był wielki sukces. Chciałbym jeszcze zapytać, bo no już w PGNiG Superlidze mówi się, że Antoni Łangowski ma jeden z najsilniejszych rzutów w lidze. Czy tak było od początku? Czy ten najsilniejszy rzut już był? To znaczy tak, już od tych najmłodszych lat gdzieś to mnie cechowało, że ten rzut był mocny i na pewno na tle rówieśników miałem jeden z mocniejszych rzutów. No i chyba tak pozostało. No. Ja przyznam, że teraz jak na ostatnim meczu dość mocno tego doświadczyłem, kiedy będąc obok bramki właśnie padała bramka z pana ręki, no to było, no tu już piłka bramce i było słychać ten świst, więc to też takie, no jest to widać i słychać ten mocny rzut. No tak, no troszeczkę ta piłka leci, nawet teraz telewizja przeprowadza jakby taką weryfikację tych mocnych rzutów. Ja też trochę powiem z drugiej strony, trochę dziwię się bramkarzom, że chcą stać na tej bramce, bo czasami jak człowiek na treningu stanie nawet tak dla zabawy i ktoś mocniej rzuci, to naprawdę podziwiam ich, może nawet trochę się z nich śmieję, że są chyba szaleńcami, że chcą odbijać takie mocne rzuty. No właśnie, tu się jeszcze ją uda odbić. Do
zmagań ligowych jeszcze wrócimy. Chciałbym też teraz zapytać o reprezentację Polski, bo jest pan reprezentantem Polski. W reprezentacji zadebiutował pan 4 czerwca 2013 roku w towarzyskim meczu ze Szwecją, w którym zdobył pan 2 bramki. Jak pan się czuje grając z orzełkiem na piersi? No na pewno jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Myślę, że dla każdego sportowca jest to marzenie, żeby reprezentować swój kraj. Niesamowite uczucie, kiedy się wychodzi i jest odgrywany Mazurek Dąbrowskiego i można zagrać, tak jak pan mówi, dla orzełka na poziomie międzynarodowym. Wcześniej też byłem jeszcze powoływany na zgrupowanie chyba w listopadzie, ale no niestety wtedy nie udało mi się zagrać w tym turnieju. Tak, zadebiutować. Całe szczęście już pół roku później miałem okazję się wykazać i bardzo się z tego cieszę. No właśnie, przejdźmy teraz również do reprezentacji, ale do eliminacji do Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2020 roku. Reprezentacja grała teraz w drugiej fazie, zagraliście tam 2 mecze. Pierwszy mecz wygraliście z Kosowem dość wysoko, to było 37-13 i tutaj zdobył pan 4 bramki, natomiast w drugim meczu w tych eliminacjach, no niestety przegranym z Izraelem po dość ciężkiej meczu 24-25 i tutaj pan zdobył 3 bramki. Jakby pan mógł podsumować tę eliminację, tą drugą fazę oraz grę reprezentacji? To znaczy tutaj mówiąc o meczu z Kosowem, no to za dużo nie można powiedzieć, bo no wygraliśmy dosyć znacznie i zespół z Kosowa no nie prezentuje zbyt wysokiego poziomu. Jednak trzeba na nich uważać, jeżeli pojedziemy tam do nich. Mówiąc o meczu z Izraelem, no to w dalszym ciągu gdzieś człowiek o tym myśli, bo byliśmy w roli faworyta, niestety pojechaliśmy tam i coś nie zagrało. No. Troszeczkę głowy, troszeczkę niewykorzystanych sytuacji i no, był taki wynik, którego nikt się nie spodziewał. My musimy z tego wyciągnąć wnioski, bo my chcemy jako reprezentacja grać oczywiście o najwyższe cele i takie mecze jak z Izraelem no, nie mogą nam się przydarzać. Jednak na pewno w rewanżu postaramy się odegrać Izraelczykom i zdobyć prawdopodobnie 2. miejsce, bo wiadomo, gramy jeszcze z Niemcami eliminację. Jednak to będą bardzo ciężkie mecze. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale myślę, że to 2. miejsce w naszej grupie jest bardzo realne i dzięki temu uda nam się awansować do Mistrzostw Europy. No to takie optymistyczne bardzo słowa, które bardzo wierzymy i bardzo chcemy, żeby one się spełniły i bardzo będziemy trzymać za te kolejne mecze kciuki. Chciałbym teraz przejść już z reprezentacji, do której jeszcze wrócimy na sam koniec, no już do zmagań ligowych. W latach 2009-2015 grał pan w zespole MMT Skwidzyn, natomiast od roku 2015 gra już pan w Gwardii Opole. Chciałbym pytać, dlaczego akurat Gwardia, dlaczego akurat Opole? To znaczy w Kwizynie spędziłem bardzo dużo lat już, od liceum 3 lata, plus do tego kilka sezonów w seniorskiej drużynie. Wydaje mi się, że potrzebowałem zmian, ponieważ gdzieś ten mój rozwój stanął gdzieś w miejscu i czułem po prostu w sobie, że musimy coś zmienić. Akurat przyszła oferta z Gwardii Opole, która była faworytem do awansu do Superligi i zdecydowałem się podpisać kontrakt z Gwardią i na pewno tego nie żałuję, bo tak jak mi się wydaje, ten mój skok jakby jakościowy na pewno wystąpił i dzięki temu też mogłem wrócić do reprezentacji. No właśnie, czy przeciwko zespołowi z Kwidzyna, jak staje się przeciwko nich w czasie meczu ligowego, jest jakiś sentyment, jakieś wspomnienia, czy tylko jest Gwardia i teraz gramy i rzucamy punkty? Wiadomo, tylko żeby wygrać.
To znaczy ja teraz reprezentuję barwy Gwardii i staram się dla nich grać jak najlepiej, jednak wiadomo, tyle lat spędzonych w mieście w Kwidzynie, grając dla MMTS-u, na pewno gdzieś to w głowie jest, tak samo w sercu, bo powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę dzięki zespołowi z Kwidzyna jestem tutaj, gdzie jestem, bo tak naprawdę ta poważna przygoda z piłką ręczną zaczęła się właśnie tam. Tak jak mówię, no, grając z Kwidzynem na pewno gdzieś jakieś dodatkowe emocje są, jednak to jest sport i każdy musi grać dla swojego zespołu. I ja liczę na wygraną Gwardię, jednak z całego serca kibicuję MMTS-owi, w szczególności kiedy nie gramy z nimi. Odkładamy wszystkie sentymenty i tak jest. Jak jest mecz, a po meczu już normalnie. Dokładnie, mam tam wielu znajomych, wielu przyjaciół, z którymi miło spędzam czas jadąc do Kwidzyna, bo stamtąd pochodzi moja małżonka i tam spędzamy sporo czasu. Ale też po meczu pójdę do chłopaków do szatni i porozmawiać. Zawsze jest o czym i miło tam na pewno się jedzie. 11. kolejka za nami, PGNiG Superligi, w których Gwardia zajmuje 5. miejsce z 22 punktami na koncie. No jest to po tej 11. kolejce no dobry wynik. Wiadomo, chciałoby się, żeby to było jak najwyższa pozycja. Szkoda kilku meczy, które no, niestety przegrała Gwardia, ale no nic, dopiero te rozgrywki nabierają tempa. Ostatni mecz Gwardia Opole dość mocno pokonała zespół Zagłębia Lubin, bo 34-20. Jakby było widać w czasie tego meczu, że kontrolowaliście ten mecz od samego początku i był on tak, no był wygrany, ale by tak mógł pan jeszcze troszeczkę o nim opowiedzieć. To znaczy mieliśmy jeden przestój, który mógł nas dużo kosztować, jednak w odpowiednim momencie zagraliśmy tak jak powinniśmy i tak jak pan powiedział, kontrolowaliśmy przebieg spotkania. My zagraliśmy dobre spotkanie, jednak zawodnicy z Lubina, no nie był to ich najlepszy dzień i stąd taki wynik, jaki mieliśmy. A odnosząc się do początku sezonu, no tutaj akurat mieliśmy dosyć ciężki start, bo zagraliśmy z pierwszą trójką, z którą jest ciężko. No wiadomo, ciężko jest wygrać, ale jakiś styl tej gry powinien być i tam można było o tym rozmawiać. Jednak całe szczęście wróciliśmy na odpowiednie tory. Oprócz tak naprawdę meczu z Piotrkowem u siebie. Przegranego pokarnych. Wydaje mi się, że całkiem nieźle się prezentujemy i zajmujemy dosyć wysoką piątą pozycję. Nie tracimy zbyt dużo punktów do tej czołówki i tutaj mecz z Górnikiem za tydzień może tak naprawdę zweryfikować to, czy możemy tam do nich dojść i się z nimi równać. No właśnie, wspomniał pan już o najbliższym meczu, który odbędzie się już 25 listopada na wyjeździe z drużyną NMC Górnik Zabrze. Chciałbym właśnie zapytać o ten nadchodzący mecz. Jak jesteście przygotowani i jak ocenia pan szanse Gwardii w tym meczu? Znaczy, mi się wydaje, że dobrze gramy teraz i mamy jeszcze kilka dni, żeby bardzo dobrze się przygotować pod danego przeciwnika, tak jak robimy to zawsze. Zawsze coś specjalnego szykujemy, czy analizujemy grę rywala. I miejmy nadzieję, że do niedzieli nic się szczególnego nie zdarzy. Chłopacy, którzy gdzieś tam są podziębieni, wyzdrowieją, czy mają jakieś drobne kontuzje, zaleczą je i będziemy mogli z Górnikiem rywalizować i z nimi wygrać. No właśnie, jak jeszcze jesteśmy wciąż w Superlidze, no to też niesamowity mecz Antoniego Magowskiego, bodajże z Chrobrem Gobów, gdzie na koncie było 10 bramek. No to też niesamowite osiągnięcie i niesamowita pomoc Gwardii w tym zwycięstwie. To znaczy, ja się bardzo cieszę, że rzucam bramki, jednak najważniejsze jest
gra zespołu i żebyśmy wygrywali. No, akurat z Chrobrym był taki dzień, że nie wiem, chyba miałem jedną czy dwie pomyłki, no się śmialiśmy, że z szatni bym rzucił, to by weszło i tak czasami jest. Cieszę się, że gdzieś ta moja forma, która nie była na początku w miarę zadowalająca, gdzieś powoli się odbudowuje i na te mecze najważniejsze, które teraz nas czekają i później w kolejnej fazie rozgrywek, będę mógł bardzo mocno pomóc naszemu zespołowi. No właśnie, bo też gra bez kibiców, bo teraz chciałbym zapytać o klub kibica. No właśnie, klub kibica cały czas widać na meczach, czy w Opolu, czy na wyjeździe, bardzo aktywnie dopingują swój zespół. Teraz, można powiedzieć, zmienili swoje miejsce za bramką, gdzie na tym ostatnim meczu było ich już bardzo dobrze widać. Wielka, duża flaga, kilka małych machających, odgłosy bębna, odgłosy wydobające się z gardeł, wspomagających Gwardię Opole. Chciałbym właśnie zapytać, jak się gra przy tak, ale to też i to też klub kibice, ale również wszyscy kibice, którzy zgromadzeni są w Stegu Arenie. Jak się gra przy tak świetnej publiczności? No na pewno jest to motywujące. Zawsze się mówi, że ci kibice, tacy żywiołowi są tym ósmym zawodnikiem i pomagają, w szczególności właśnie w takich trudnych momentach, kiedy jest ciężko, ale też przy ważnych spotkaniach, kiedy w Stegu Arenie zasiada ponad 2000 ludzi. Jak wszyscy się zaangażują, no to naprawdę można stworzyć niezłe widowisko. Dla nas, my ogólnie na boisku jakby tego nie słyszymy. No właśnie, też chciałem o to zapytać, nie. Czy jest to słychać? Znaczy na pewno gdzieś tam to po znaczy, części jest. Jest to odczuwalne, że jest jakiś doping, ale jakieś, nie wiem, co krzyczą kibice, czy nie wiem, bo czasami jest tak, że krzyczą fajne rzeczy, a czasami pewnie, że narzekają na nas, tak powiedzmy, ale człowiek się wtedy wyłącza i przede wszystkim jest skupiony na meczu. I ta adrenalina wciąż działa. Tak, dokładnie. No właśnie w takich ciężkich meczach człowiek jest tylko i wyłącznie skupiony na tym, żeby dobrze zagrać w spotkaniu i dobrze prezentować się na boisku. Jednak tutaj mówiąc o klubie kibica, myślę, że z tego, co słyszałem i gdzieś tam widziałem, no ten klub kibica nam się rozrasta i to jest naprawdę budujące. Fajnie, że jest kilku takich zapaleńców, którzy chcą gdzieś jakby pociągnąć to, bo na pewno taki doping kibica takiego gdzieś też oddziaływuje na kolejnego, żeby też pomóc drużynie. Jesteśmy też wdzięczni jako zespół, że potrafią pojechać za nami kilkaset kilometrów. No właśnie, na przykład do Gdańska. Tak, dokładnie, to już jest. Do Gdańska pojechali, no to jest 560 kilometrów, także to jest niesamowite, że ludzie chcą jeździć na Gwardię, za Gwardią i nam kibicować. Więc już teraz właśnie zachęcamy razem do dołączania do klubu kibica i aby wspomóc, aby ten klub kibica się rozrastał i żeby jak największa liczba osób mogła w tym uczestniczyć i być na meczach w Opolu, czy jechać za Gwardią na każdy kraniec Polski. A teraz chciałbym zapytać o taką akcję, która zawsze odbywa się w listopadzie. Jest to akcja Movember. No właśnie, w której jest też pan ambasadorem, ale też w której dwóch zawodników z naszej drużyny. To jest Mateusz Jankowski i Mateusz Zabrzycki. Jesteście ambasadorami tej akcji. Pan mógł nam wyjaśnić, na czym ta akcja polega i akurat dlaczego? To znaczy, tak jak pan powiedział, ta akcja odbywa się co roku. Przede wszystkim chodzi tu o to, żeby zwrócić jakby swoim wyglądem, czyli tutaj wąsem, którego mnie no, się nie spotka w przeciągu całego roku, żeby zwrócić uwagę i zachęcić do dyskusji na temat nam, mężczyznom, bardzo bliskiego, czyli chodzi o nasze zdrowie, czyli mówimy tutaj o nowotworach jąder czy raka prostaty. I chcemy uświadamiać, też proponować ludziom, żeby poszli się przebadać, żeby zobaczyli, że warto. To nie jest nic wstydliwego. Badanie trwa chwilę. Trzeba iść do urologa.
który przebada i też pokaże, jak samemu się badać, żeby mieć tą kontrolę i być świadomym, że zdrowie jest najważniejsze. Czyli zachęcamy do przebadania swojego ciała. Tutaj właśnie ambasador Antoni Łangowski do tego zachęca. Chciałbym zapytać o reprezentację po raz kolejny, jeszcze na koniec naszej rozmowy, o turniej towarzyski, który odbędzie się w grudniu, 28 i 29 grudnia w Stegu Arenie w Opolu, gdzie odbędzie się właśnie turniej towarzyski, w którym zagra reprezentacja Polski. Jak się pan czuje, grając z reprezentacją Polski w Opolu, w swoim teraz klubie, w którym na co dzień pan reprezentuje? To znaczy, ja tutaj może troszeczkę... Jest taka sytuacja, że no niestety nie będę mógł zagrać w tym turnieju, bo mam kontuzję nadgarstka i muszę ją wyleczyć. No niestety, jeżeli jak usłyszałem, że turniej będzie w Opolu, mówię, no to niesamowita informacja dla mnie i myślę, że dla Adasia Malchera szczególnie, który jest tutaj opolaninem z krwi i kości. Na pewno fajne wydarzenie dla nas, dla zawodników. No niestety, ja mówię, no ja muszę poddać się rehabilitacji nadgarstka i muszę ten czas tutaj, który jest przekazany na reprezentację, ja też muszę poświęcić na odpoczynek, żeby wyleczyć tą kontuzję i w dalszej części sezonu w 100% oddać się gwardii, a później w czerwcu bodajże w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Ale na trybunach oczywiście. Myślę, że tak. Myślę, że przyjadę do Opola. Na pewno święta spędzę na Pomorzu, w swoich rodzinnych stronach, z rodziną. Myślę, że postaram się przynajmniej przyjechać do Opola i kibicować naszej drużynie. A gościem sportowej Doksy był dzisiaj reprezentant Polski w piłce ręcznej i zawodnik Gwardii Opole, Antoni Łangowski. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.